Wciąż nie wiadomo, jakie będą losy przetargu na instalację termicznego przetwarzania odpadów w Suwałkach, której budowa planowana jest od wielu miesięcy. Na te inwestycje przedsiębiorstwo gospodarki odpadami przeznaczyło około 158 milionów złotych, ale to według jedynego oferenta o wiele za mało. W pierwszym przetargu ogłoszonym w grudniu minionego roku pojawiła się zaledwie jedna oferta, która zawierała cenę wyższą o ponad 70 milionów złotych od planowanej. Przetarg unieważniono. W kwietniu bieżącego roku ogłoszono drugie postępowanie. Odchudziliśmy ten projekt. Ten projekt jest tańszy, chyba około 20 milionów złotych. Natomiast brakuje nie 70, tylko 50 milionów. Ofertę złożyła ta sama firma, która jako jedyna wystąpiła w pierwszym postępowaniu. Finansowanie inwestycji oparte jest przede wszystkim o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Połowa ze 128 milionów złotych to bezzwrotne wsparcie, druga część to preferencyjna pożyczka. 30 milionów miasto wysupłało z własnego budżetu. Okazało się jednak, że to zbyt mało. Chcemy uzyskać dofinansowanie z oczywiście Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na to brakującą kwotę. Nie wiem, czy jest szansa na dotację, prawdopodobnie nie, ale preferencyjna pożyczka będzie też nas urządzała. Spalarnia kusi, bowiem dzięki niej można by obniżyć dynamikę wzrostu opłat za ciepło, ale też produkować własną energię elektryczną. Determinacja samorządu jest duża. Włodarz miasta deklaruje jednoznacznie. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna i ona powstanie. Natomiast dobrze byłoby, żebyśmy do niej dokładali stosunkowo mała, a dołożymy widzę dużo, bo te pożyczki trzeba będzie kiedyś tam zwracać, ale spina się cały projekt, bo teraz płacimy ponad 800 zł za spalanie odpadów naszych komunalnych, tej frakcji energetycznej w innych spalarniach i wozimy po całej Polsce, nie? A to by nastąpiło tutaj, wtedy koszty w zasadzie prawie nie istnieją, no a ciepło wytworzymy, same tutaj są korzyści. W całym kraju planowane są budowy podobnych instalacji i wszędzie sytuacja wygląda podobnie jak w Suwałkach. Śledzimy to, co w całej Polsce się dzieje, bo kilkanaście tego typu zakładów ma powstać. Niedawno w jednym mieście nastąpiło wczoraj czy przedwczoraj otwarcie oferty na troszeczkę mniejszą spalarnię i tam też jedna oferta jest. To jest właśnie, my podejrzewamy, że nastąpiła taka zmowa cenowa, podział rynku i w każdej części Polski będzie jedna oferta na budowę spalarni.